Witamy Państwa. I dzisiejszy film będzie takim filmem bardziej informacyjnym i będzie miał kilka spraw, praktycznie dwie sprawy. Natomiast ta pierwsza sprawa dotyczy takich spraw tam zamykania obserwatoriów i tak dalej. Część z Państwa się tutaj emocjonuje i no, dopytujecie się, co my na ten temat i tak dalej. To pisaliście już w komentarzach, dopytywaliście się. Ja już tam trochę Wam odpowiedziałem. Tutaj chcę tylko tyle tak informacyjnie powiedzieć, że zawsze to jest zasłona dymna, żeby coś ukryć. Na przykład takie ukrywanie, no to zawsze się robi jakoś tam szum w internecie, ponieważ internet to jest teraz takie medium dość silne. No i w tym internecie się robi szum na tyle, żeby można było wszystkich tych, te osoby, które się tak jakby interesują tym, co się dzieje, no żeby w jakiejś odwrócić uwagę. Od czego się odwraca uwagę? A chociażby, to jest jeden z przykładów, chociaż mogą być zupełnie inne rzeczy, ale to, co mi jest wiadome, to jest sprawa bardzo niskiego kursu rubla i wspierania przez system rosyjski, dokładnie przez Bank Centralny i Ministerstwo Finansów, wspieranie systemu amerykańskiego finansowego. Tam się pompuje nadwyżki z ropy i gazu, ponieważ Rosja sprzedaje ropę i gaz, a ponieważ kurs dolara za baryłkę jest dość wysoki, no to zyski są wysokie, a więc te nadwyżki zyskowe wędrują do systemu bankowego amerykańskiego, żeby w ten sposób ratować system. Widocznie jest ten system już dychawiczny i on po prostu w ten sposób się ukrywa takie sprawy na przykład. I Rosjanie są bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje, że właśnie u nich Bank Centralny i Ministerstwo Finansów takie rzeczy robi. I szereg ekonomistów się już wypowiedziało na ten temat, że to jest jakieś tam no coś w rodzaju jakiegoś takiego tego sabotażu, coś tam, tak to można nazwać, tak zwane to, ponieważ jest bardzo niski ten kurs rubla, więc jeżeli tam Rosjanie gdzieś tam wyjeżdżają za granicę, no to muszą dużo rubli wydać, żeby kupić tego jednego dolara, czy tam wykupić wycieczkę, czy wykupić jakieś czasy zagraniczne. W ten sposób. Tak to wygląda. To jest taka sprawa, więc tutaj nie ma się co egzaltować, tam męczyć po prostu, że obserwatorium, co się tam dzieje z obserwatoriami. Nie ma to też znaczenia, ponieważ takie sprawy celowo się robi na zasadzie puszczam stateczek z kartki papieru na strumień, no i patrzę, gdzie to wszystko leci. A więc nie ma się czym martwić. Te sprawy, które naprawdę będą istotne, to my się dowiemy to wręcz oficjalnie, ponieważ one będą świadczyć o tym, czy system już powiedzmy ma dychawicę, czy jeszcze sobie trochę pożyje w ten sposób. Druga sprawa, to chcę Państwu powiedzieć, że będą się pojawiać filmy po rosyjsku, ponieważ doszedłem do wniosku, doszliśmy do wniosku wspólnie tutaj, że no, Rosjanie też potrzebują jakiejś informacji o niebocentryzmie i te filmy wszystkie o niebocentryzmie, te filmy techniczne jakby i historyczne, a mieliśmy tutaj bardzo, bardzo silny jakby akcent. Nacisk, akcent na historię, tą starożytną historię. Mieliśmy to, a więc to trzeba po prostu powiedzieć po rosyjsku, to nie tylko po polsku może być, a z racji tego, że no, ten rosyjski znam z czasów moich studiów w Moskwie, to trzeba to w końcu wykorzystać, no bagatela po 32 latach, ale trzeba wykorzystać. Trzeba po prostu, wiemy co tam, zadają wiele pytań w ogóle, trwa nawet dyskusja o tych drzewach Edenu, co to było, czemu służyło i tak dalej, i tak dalej. To co wszystko my już wiemy, no oni tego nie wiedzą, więc trzeba pasowałoby im powiedzieć. Oni w końcu to są też potomkowie hiperborejczyków, tak samo jak my. A więc w ten sposób trzeba to powiedzieć. No i ja się tym zajmę. Tu będzie akurat oddzielna playlista po rosyjsku. Także te filmy polskie będą powiedzmy normalnie w tej playliście. Wszystkie filmy od, powiedzmy od najstarszego do najnowszego.
natomiast te, które będą po rosyjsku, będą na oddzielnej playliście. Także tu się nic się nie będzie tutaj mieszać, że raz takie wyjdzie, ale po prostu, ale wyjdzie, tak ma być. No chcieliśmy jeszcze Państwu powiedzieć, że w Rosji, to Ty tam wiesz dokładnie w którym miejscu, ale ja to wiem, że gdzieś na Syberii znajdują się przepiękne pozostałości właśnie po tych drzewach Edenu, które są jeszcze bardziej ukrywane przed Rosjanami niż u nas. Niż nam się to wydaje, o może tak. Niż u nas, chociaż o naszych pozostałościach po drzewie Edenu, po tym drzewie łączniku, też się mało mówi. I ogólnie tam jest to słabo dostępne, słabo rozreklamowane i słabo uczęszczane. To proszę sobie wyobrazić, że Rosjanie, niektórzy w ogóle nie wiedzą o istnieniu tych miejsc, które oni tam mają. A możemy zalinkować Państwu dwa filmy. Naprawdę piękne miejsca i piękne artefakty. Tak, to są rezerwaty wręcz. To są rezerwaty. Jeden to jest dość potężny obszar, wręcz to jest na zachodniej Syberii, a drugi jest tak zwany Primorskim kraju. To jest w okolicach, to jest taki fragment Dalekiego Wschodu koło Władywostoku nad oceanem, nie? No i tam właśnie, i oni tak właśnie mówią, że to są takie piękne miejsca, a nikt tego nie zwiedza, nikt o tym nie wie i są takie zdziwa, ale za to trwa spór właśnie tych internautów, tak? I nawet naukowców. No co to jest? No jedni twierdzą, że to są jakieś pozostałości dawnej cywilizacji i tak dalej, to są po prostu drzewa Edenu. Wyjaśnialiśmy to głęboko wcześniej, co to jest tak naprawdę, i też żeśmy nawet doszli do tego, co było tym płynem, który był paliwem do tego drzewa Edenu, jeżeli można tak to nazwać. To żeśmy wyjaśniali. No i tak to chcemy, żeby to wszystko było powiedziane po rosyjsku. Natomiast jest tutaj, jeszcze chcę powiedzieć, że też zalinkujemy, to taki, no Rosjanie też na ten temat się męczą po prostu z tym, właśnie dziwią się, jak to można, że Bank Centralny i Ministerstwo oddają pieniądze za ocean, nie? A rubel pada na pysk, o w ten sposób. No. To też jest, powiedzmy, taki głośny temat. Czy akurat ten temat jest, tak jak już mówiłem wcześniej, czy on jest akurat, musi być przykryty, trudno powiedzieć, ale może to być odwrócenie uwagi na pewno od rzeczywiście bieżących spraw, albo takie, które mogą za chwilę nadejść. No, jeszcze ta sytuacja, te zdjęcia związane z zamykaniem obserwatoriów, bo podobno więcej niż jedno zostało zamknięte. I mimo, że my uważamy, że jest to zwykła ustawka. Ustawka, tak. Bo słuchajcie, kto, jeśli służby zamykają jakieś takie obiekty, czy rządowe, czy jakieś inne, to dzieje się to w wielkiej ciszy i w wielkiej tajemnicy i obowiązuje jakaś klauzula poufności, a tu nagle zdjęcia wypływają jakiegoś tam statku kosmicznego, wypływają i obiegają cały świat i cały internet. No, można też sądzić, że jest to swoiste wielkie ujawnienie, czy tam kosmiczne ujawnienie, tak? Ale słuchajcie, póki co nic się nie dzieje, a w zasadzie poza... System ma dychawicę. Tak, poza naszą świadomością to i tak cały czas się coś dzieje. Tak. Póki ten system istnieje, będzie się działo. Także nie ma się co egzaltować i ekscytować w ogóle tym tematem. Tak, czyli... Nie dziwmy się, że będzie coś po rosyjsku, będziecie mieli powiadomienia, że coś tam, jakiś nowy film jest, ale pamiętajmy, że to jest tak, będzie pomieszane. Jeden taki, to tak, to, ale wszystko będzie w porządku na kanale. No to chyba by było tyle, nie? To chyba tak. No to nic, to tyle. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę, do następnego razu. Do usłyszenia.